Witam wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że mnie słychać. Rozpoczynamy live stream, ponieważ Real Madrid rzutem na taśmę. Real Madrid rzutem na taśmę przeszedł dalej. Real Madrid rzutem na taśmę przeszedł dalej, przeszedł do półfinału Ligi Mistrzów 2018. To zdecydowałem się na stream. I co, gramy dalej, no. Jak wiecie, po poprzednich paru meczach podszkoliłem się z Fifki. Całkiem nieźle mi to ostatnio idzie. Niemniej, moją ulubioną drużyną do grania jest Real. Natomiast z racji na to, że w Bayernie Monachium grają Polacy, oczywiście mam na myśli tutaj Robercika, to zdecydowałem się grać Realem. Standardowo klasa światowa. Bayern kontra Real, gramy w Monachium. I jedziemy, no. Allianz Arena, proszę bardzo, drużyna z Niemiec, Frank Ribery, tutaj Robert Lewandowski, James Rodriguez, nawet nie wiedziałem, że on tam przeszedł, Miller, tutaj przywitanie się ze sobą zawodników. Tutaj widzimy, mało rozpoznaję po tych twarzach kolesi, bo dla mnie są trochę niedorobione, ale jest Gareth Bale, jest Karim Benzema, jest Luka Modric i jest Cristiano Ronaldo, zażelowany jak zwykle. Nasz piękniś, który ocalił Real przed spadkiem i kolejną zmianą trenera jest Zizou. Niegdyś walący z byka. Nerwowy zawodnik, a teraz opanowany trener Realu Madryt przy piłce. Nie wiedzieć, czemu Real Madryt zaczął, a gramy w Monachium, także bardzo dziwna sprawa. No i co, panowie? Domyślne ustawienia. Ja Bayernem, szczerze mówiąc, bardzo, bardzo rzadko grałem. Jestem mega przyzwyczajony do gry Realem, także zobaczymy, co to będzie. Jedziemy prawą stroną boiska. Arjen Robben tutaj kiwa Marcelo. Proszę państwa, Arjen Robben podaje do Millera. Miller przy piłeczce. I czy będzie wrzutka do Roberta Lewandowskiego? Proszę państwa, tak jest! Egzekucja! No niestety niefortunnie, proszę państwa, no nie popisał się tutaj Frank Ribery. Ale spójrzmy jeszcze raz na tą akcję. No piłka wybita, będzie strzał z odbramki. Jeden strzał dla nas. Będę mówił o nas jako o drużynie niemieckiej z racji na Robercika. Naszego fenomenalnego gracza, który co rusz występuje w kolejnych reklamach telefonów Huawei. Ostatnio nawet po angielsku mówi w tej reklamie, co mnie dość rozśmieszyło, gdyż reklama jest na rynek polski, ale... O Jezus! Zagadałem się i by wpadła bramka, na szczęście w ostatniej chwili udało mi się obudzić. Proszę państwa, granie i komentowanie to jednak nie taka prosta rzecz. Gareth Bale wybija piłkę na rzut... O, no proszę bardzo, strzał z bramki. Nie jest źle. Tutaj nasi niefortunni Robert, jakoś mi nie idzie granie główką przez Roberta. Ale nie ma co żaby, jedziemy dalej. Przy piłeczce Rodriguez podaje do Lewandowskiego. Rodriguez prawie stracił piłkę, ale udało mu się odzyskać. Podanie do Millera. Podanie górą do Ariana Robena. Czy Arjen Robben przechwyci piłkę? No niestety mu się nie udało. Swoją drogą, nie pamiętam, kiedy Robben wrócił z powrotem w domyślny skład Bayernu, ale najwyraźniej ostatnio. Miejmy nadzieję, że holenderski napastnik popisze się tutaj fenomenalnymi akcjami. No niestety Robert Lewandowski stracił piłkę. No, bardzo słabo mi idzie nim gra. Być może dlatego, jak gram Polakami, to tak zawsze dostaję w dupę. No nic, skupmy się na grze. James Rodriguez. Martinez przy piłce nadal Real Madryt. Tutaj Marcelo bardzo ładnie podał do Ronaldo. Ronaldo tutaj wydryblował i przerzucił piłkę górą, ale na szczęście obrońca stanął na wysokości zadania. Nie pamiętam, kto to był. To był Boateng i cóż, jeden z dwóch braci Boateng. Thomas Miller. Miller, podanie do Robena. Robben wysuwa piłeczkę do Roberta Lewandowskiego. Jest faul, ale przywilej korzyści zarazem z racji na to, że nasi przy piłce, Miller przy piłce, wraca piłkę do Martineza. I czy Martinez zdecyduje się na strzał? Tak, bardzo potężne jebnięcie tutaj. Bramkarz Realu Madryt stanął na wysokości zadania i kartka dla tego Brazylijczyka, który słynie z otrzymywania kartek, strzelania samobójczych goli, no absolutnie nie panuje nad sobą, rzut rożny dla drużyny z Niemiec.
No, strzeliście już. Coś się tutaj zamyślił nasz piłkarz. Ale czy będzie rzut karny, czy jest spalony, czy jak? Co tu się wydarzyło? Rzut pośredni. Nie. Od bramkarza, czyli był faul. Nie wiadomo, co się stało tutaj poza gwizdkiem sędziego. Nie posiadamy żadnych informacji odnośnie tego, do czego doszło. Prawdopodobnie skrypt gry sam nie wiedział, dlatego zdecydował się nic nie pokazywać. Myślę, że był faul w polu karnym, dlatego od bramkarza. Całe szczęście odbyło się bez kartki. Thomas Miller przy piłce podaje do Ariana Robena. Arjen Robben do Roberta Lewandowskiego. No niestety niefortunnie tutaj piłka została przechwycona przez żółtkokartkowicza, samobójca strzelca. Ronaldo przy piłce podaje do Marcelo. Marcelo podaje do Benzema. Benzema do Marcelo. Marcelo do Benzema. No pinball niezły tutaj się odbywa nam. Kimiś przy piłeczce, wracam do Robena, Robben szybko do Martineza, Martinez wysuwa piłkę do Millera. Miller niestety nie popisał się tutaj prędkością światła, w ogóle się prędkością nie popisał. Niczym się nie popisał, popisał się gównem. No ale tak bywa w życiu. Na szczęście zrehabilitował się, podał piłkę do Roberta Lewandowskiego, ale już po raz kolejny ją stracił. Chciał ją odzyskać, nie udało się i znowu przy piłce Real Madryt. Tutaj dominacja, jeżeli chodzi o posiadanie piłki przez drużynę z Madrytu, jest dość znaczna. Na szczęście Niemcy cechują się wysokim wzrostem, więc wszystkie pojedynki główkowe wygrywamy. A być może nie wszystkie, ale większość, zwłaszcza we własnym polu karnym. Typowy aryjski naród. Przy piłce Karim, przepraszam, tak, Gareth Bale. Czy uda mu się przechwycić piłkę? Nie udało się. Piłka w rękach Ulreicha. Ulreich podaje do Lewandowskiego. Niestety nietrafnie. Lewandowski nie zdążył dobiec do piłki. I brylują Madrytczycy w polu karnym drużyny z Monachium. Całe szczęście, niefortunnie. Arjen Robben udało mu się przechwycić piłkę po nieudanym zagraniu Roberta Lewandowskiego. No niestety również zagrał niefortunnie, nieładnie, nieprecyzyjnie i straciliśmy piłkę. Toni Kroos przy piłce. Marcelo przy piłce podaje do Benzemy. Benzema tutaj kiwa się. No niestety mu się nie udało. I proszę Państwa, prawą stroną boiska chcieliśmy zagrać, ale nie zagramy. Piłka przechwycona. Robben po raz kolejny do Millera. Miller do Lewandowskiego. Lewandowski prawą stroną boiska, czy tam dołem. Nie pamiętam już, jak mówię, jak zwykle stracił. Coś dzisiaj w formie nasz rodak absolutnie nie jest. Znowu przy piłce Madrytczycy. Na szczęście udało się piłkę odzyskać. Proszę Państwa, biegniemy prawą stroną boiska. Podanie do Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski będzie wrzucał piłkę w pole karne, gdyż tam już Thomas Miller dobiega, ale tutaj Sergio Ramos zdecydował się wybić piłkę na rzut z autu i proszę Państwa, wybijamy piłkę na główkę Roberta Lewandowskiego. Trafił, myślałem, że pobiegnie trochę dalej, no niestety tutaj nie zrozumieliśmy się i Thomas Miller niefortunnie zagrał główką pala, przepraszam, no nie wyszło mu, no powiedzmy tak, no. Gramy dalej, 0-0, pierwsza połowa za chwilę się kończy. No tak, James Rodriguez próbuje odebrać piłkę Karimowi Benzemowi, niestety dokonał faulu, niefortunnie i piłka z rzutu wolnego dla Realu Madryt. Galacticos, jakby to powiedział Dariusz Szpakowski. Niestety Galacticos zjebali, ale Frank Ribery się nie popisał, absolutnie się nie popisał swoim zagraniem. Piłka wyleciała na aut blisko pola karnego drużyny z Realu Madryt, drużyny z Madrytu, więc gramy dalej. Po raz kolejny przy piłce Madryt, czy Kimiś zaryzykuje, wykona ślizg, tak wykonał ślizg, niestety nie trafnie, nie opłaca się robić tychże żadnych ślizgów. Cristiano Ronaldo zdecydował się wybiec piłką prawie za pole boiska, wrzucił piłkę prosto bramkarzowi w ręce, no kapitalne zagranie. Cerdziewicz, poprzeczka, matko boska! Ach. Jakże brakowało, żebyśmy stracili gola prosto na... Prosto do... Prosto na przerwę, całe szczęście. Najpierw uratowała nas poprzeczka, później uratował nas bramkarz i proszę Państwa, pora, żebyśmy się skupili. Robben tutaj emocjonalnie wybił piłkę. Drużyna, piłka dla Realu Madryt. Zinedine Zidane jest zawiedziony postawą Realu, chociaż z drugiej strony zadowolony, że była bliska sytuacja strzelania gola. Ciekawe, ile kosztował go kontrakt. Ciekawe, ile Real Madryt musiał wydać kasy, żeby ciągle Zizy był pokazywany. Ile wydać kasy EA Sports. Proszę Państwa, pierwsza połowa zakończona 0-0. Było kilka emocjonujących sytuacji po obu stronach.
spójrzmy na to tak. Spójrzmy na... Witam XX Gamer XX. Spójrzmy na najlepsze akcje z obecnej połowy. Ja sobie w międzyczasie zapalę papieroska, żeby się odstresować i grać lepiej. Proszę bardzo. Tutaj pięknie bramkarz ocalił nas przed stratą bramki. Emocje biorą górę. Hummels klaszcze. Bayern Real. Przerwa. No i proszę. No. Podsumowanie pierwszej połowy. Dwa strzały z mojej strony. Pięć strzałów ze strony Real Madryt. Posiadanie piłki 41-59%. Strzały na bramkę 1-3. Także no nie idzie mi ta gra. Tak jak już powtarzałem, jestem... Najwięcej gram Realem Madryt, więc Bayern nie do końca mi podchodzi. Zresztą widać po poprzednim meczu, gdy zagrałem Realem z Juventusem i 3-1 rozpykaliśmy drużynę z Turynu. Ale nic straconego, być może Real się osłabi. No tutaj Ronaldo się nie popisuje dzisiaj umiejętnościami strzeleckimi, ani grą dobrą, także najlepszy zawodnik drużyny z Madrytu jest w cieniu. To samo Gareth Bale. Tutaj pierwsze skrzydła dyrygują mało znani zawodnicy, albo być może nie takie wielkie gwiazdy Realu, jakbyśmy o tym myśleli. I bardzo dobrze, dla mnie bardzo dobrze. Warunki są takie, że pada deszcz. Przejęliśmy piłkę i proszę Państwa, spokojnie tylko, spokojnie. Bayernik, Ribery lewą stroną boiska. Poda piłkę do Millera, nie, do Rodriguez'a, przepraszam. Rodriguez faulowany, bardzo brutalnie gra dzisiaj Real. Już mam jedną żółtą kartkę na koncie. Jordi Alba wybija piłkę, a my zmienimy kamerę, gdyż ja preferuję tą kamerę i spróbujemy wrzucić na główkę w sam środek pola karnego. No niestety tutaj Jordi Alba siłą kopnięcia Roberto Carlosa się absolutnie nie podpisał. Wręcz przeciwnie, takie kopnięcia to u mnie na podwórku swego czasu, jak mieliśmy 15 lat. Nawet mocniejszy wychodził Alba, jak kiedyś grałem w piłkę nożną w szkole mistrzostwa sportowego, to takie pierdyknięcia to wychodziły na luzie. No. A ja miałem ile? 15 lat i chude nogi. No cóż, no. Bywa. Ale gramy dalej, skupmy się na grze, przy piłce Real Madryt, prawą stroną boiska, przy piłce Gareth Bale, wraca piłkę do Tomasa Millera, pomyliłem zawodnika, do Toniego Krosa, tutaj Ramos przy piłce, Rodriguez, Lewandowski przy piłce, proszę Państwa, czy nasz kadrowy, czy nasz as, czy as naszej kadry, as Real Madryt zdoła coś zrobić, nie, gdyż trochę się nie popisał prędkością, podanie do Tomasa Müllera, czy byłby spalony? Tak, niestety był spalony, bardzo mi przykro, ale tutaj Tomas Müller trochę za bardzo się wysunął. Ponieważ drużyna z Madrytu dokonuje zmian, to ja też dokonam zmian. Tutaj Thomas Müller nadaje się na zmianę, zresztą też się nie popisuje i wchodzi za niego Thiago. Za Robena wpuścimy później Vidala. Na razie wygląda na to, że ok, nie są jakoś mega zmęczeni. Jedna zmiana się przyda w centrum naszego teamu. Być może wzmocni to nasz atak. Müller tutaj się popisał, w zasadzie się nie popisał, no, zjebał kilka podań, więc nie jest w dobrej formie, także być może zmiana za tego zawodnika przyniesie nam jakieś efekty. No i niestety też mam ochotę zmienić Roberta, bo jest bardzo wolny. No, ja też nie, to też nie jest gracz, który cechuje się jakąś zawrotną szybkością, tylko to jest gracz, który z reguły wyczekuje na podanie od innych przeciwników i cechuje się dużą efektywnością, ale Jezus! Kolejna poprzeczka ratuje nam dupę, proszę Państwa, jakże fartownie. No muszę przyznać, że mam dużo szczęścia, ale śmiałem, szczęście sprzyja. Więc Frank Ribery, wykorzystaj tego darowanego konia. Wywalcz akcję i Robert strzelaj! Rodriguez pierdolni! No, kolejny strzał na bramkę tutaj. Nasze morale poleciało do góry, proszę Państwa, kolejna zmiana po stronie Realu Madryt i chyba ja dokonam jeszcze jednej zmiany. Zobaczmy, jak się uda nam ten rzut rożny. Jordi Alba podaje, Robert, nie, będzie dobitka Boatenga. A, lobem chciał go przebić, no niestety tutaj bramkarz wyczuł intuicję naszego... Przepraszam za kaszel, emocje wzięły górę. Zdrapałem sobie gardło. Jestem tak blisko utraty gola i strzału gola, że to przechodzi ludzkie pojęcie. Przy piłce Alba, Thiago. Thiago podaje piłkę do Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski jak zwykle traci piłkę, więc zaraz zejdzie z boiska.
Thiago zyskał piłkę, podaje do Robena. Przepraszam, do Franka Ribery'ego. Frank Ribery wykonuje strzał. No niestety tutaj rzutem na taśmę. Dokonajmy zmiany. Tak, Rodriguez schodzi, Vidal wchodzi. Bardzo dobry pomysł. I proszę Państwa, kolejny rzut rożny wykonany przez Jordiego Albę. Hummels czy strzeli? Nie. Co tam się stało? Kolejny faul? Tak, kolejny faul wykonany przez Bayern Monachium. To już po raz drugi komputer, którym SI spierdoliło, przepraszam, no niefortunnie zachowało się w polu karnym, w polu karnym Madrytczyków. No całe szczęście tutaj udaje nam się ich trochę cisnąć, a świeży Arturo Vidal, no świeży jak nie świeży, dziękuję za, dziękuję za miłą opinię, gamer. Staram się, robię co mogę, staram się komentować i grać, a to się nie zawsze wychodzi, niemniej trochę jest dobrze. Proszę Państwa, Real Madryt przy piłce, Frank Ribery, tutaj Isco podał do Garetha Bale'a, Isco podaje do Kovacicza, Kovacic straci piłkę, nie stracił piłkę, ale źle podał, bardzo dobrze, Arjen Robben przy piłce, daleko chciał podać piłkę, wysunąć ją daleko do Ribery'ego, no niestety tutaj Madrytczycy przechwycili, zrozumieli intencje naszego zawodnika i po raz kolejny przy piłce Real Madryt, ale udało nam się odzyskać rzutem na tasmę piłkę. Hummels podaje do Lewandowskiego, Lewandowski no niestety stracił piłkę, Frank Ribery przy piłce, zagranie do Roberta Lewandowskiego, Robert Lewandowski górą do Ariana Robena, no niestety Marcelo tutaj przyjął piłkę, ale czy Madrytczykom uda się odzyskać, czy Monachijczykom uda się odzyskać piłkę, no niestety na razie nie, Madrytczycy nadal przy piłce, ale grają dość defensywnie. Thiago Martinez, nie udało się żadnemu z naszych graczy wywalczyć piłki i tutaj niefortunnie podał piłkę do Cristiano Ronaldo, nie jestem pewien kto. I rzut z autu dla Monachijczyków. Zagramy defensywnie, żeby Jordi Alba mógł wybić piłkę do góry. Robert Lewandowski nie. Tym razem wygrał pojedynek główkowy, ale piłkarz, do którego podał, zdaje się, Vidal, stracił piłkę, ale na szczęście piłka została wybita z odległości pola karnego, ale już stracona, no. Co to do cholery tutaj się dzieje, to ja nie wiem. No to SI gra fatalnie po mojej stronie, ale nie martwmy się tym, gdyż Arturo Vidal zjebał podanie. Nie chcę tutaj bluźnić z racji na to, że jestem krytykowany za nadużywanie polskich rdzennych wulgaryzmów, czy też inwektyw. Przy piłce Madrytczycy cisną na pole karne Monachijczyków, no ale grałem dość nieskładnie, tutaj żelazna obrona po raz kolejny wzięła górę i piłka wraca do Roberta Lewandowskiego, jak zwykle no, została podana do Roberta Lewandowskiego, nie wróciła, bo o powrocie trudno mówić z racji na to, że Robercik, no niestety tutaj się nie popisuje, chyba będę go musiał zmienić. Arturo Vidal przy piłce podaje do Franka Ribery'ego, Frank Ribery już zmęczony, widzimy ten pot spływający po jego plecach, to zmęczenie, tą trwogę, ale tam nadal chęć walki, jego serce bierze górę nad zmęczonym organizmem, jego umysł podpowiada mu: Frank, zejdź, ale Frank nadal gra, no niestety stracił piłkę. Jordi Alba podaje do Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski tym razem nie traci piłkę. Frank Ribery przy piłce. Co tu zrobić? Frank Ribery podaje Jordiego Albi. Jordi Alba wysyła do Roberta Lewandowskiego. No niestety Lewandowski no ładnie zagrał tym razem. Po raz kolejny Lewandowski. Czy był faul? Tak, jest faul. Proszę Państwa, wielka szansa dla Bayernu Monachium. Wprowadzamy na pole nowego zawodnika Tolisso i Robert Lewandowski wykonuje strzał z rzutu wolnego. Jest szansa na gola i spróbujemy. Czy będzie gol? Ach! Spojenie! Robert Lewandowski bardzo ładnie. No niestety spojenie, więc tutaj prawdopodobnie mecz się zakończy wynikiem 0-0. Spójrzmy jeszcze raz na ten strzał. No nie jednak. Nie było spojenia, chociaż dźwięk trafienia w poprzeczkę bądź słupek wydaje mi się, że nastąpił. No i cóż, wynik meczu 0-0. Spójrzmy na najlepsze akcje meczu. Ja dokończę palić papierosa, którego zacząłem palić w pierwszej połowie. Dziękuję serdecznie za oglądanie, dziękuję za komentarze. No i cóż, no kolejny mecz w przyszłym tygodniu. To będzie Real Bayern. Po meczu Bayern kontra Real, który wydaje mi się, że pierwszy mecz będzie w Monachium. Jestem tego pewien, oczywiście jestem sercem za Bayernem z racji na to, że występuje tam nasz rodak, niemniej osobiście kibicuję Realowi Madryt, ale nie w wypadku, gdy gra on naprzeciwko
polskiej drużyny lub drużyny, w której występują Polacy. Najlepsza akcja z meczu tutaj, bramkarz Bayernu się naprawdę popisał wielokrotnie. Dwukrotnie uratowana z poprzeczka. My kilka razy dokonaliśmy faulu w polu karnym drużyny przeciwnej, więc mecz był dość wyrównany. Myślę, że poczyniłem postępy, żeby mecze były ciekawsze, a komentarz, staram się pracować nad tym, także dziękuję za komentarz, oglądasz, dziękuję za subskrypcję. Serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia przy kolejnym streamie. Polecam kolejne filmy z FIFA, które znajdziecie na kanale. Do zobaczenia i do usłyszenia.